Hej, witam wszystkich Państwa serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Krystal. No i tak, ostatnio zakończyliśmy krewa się na wyjściu z miasta Azalea. Jak dobrze pamiętam, pokonaliśmy naszego rywala. No i tak, mamy też parę nowych poksów w drużynie, które w sumie będę chciał odesłać. No może za wyjątkiem Togepiego, bo jego sobie zostawię. No i tak, w sumie minął dzień, a nawet i kilkanaście od kiedy nagrałem kolejny film, więc tutaj zebrać będziemy mogli kolejny Apricorn. Oczywiście tutaj nie wyrośnie żaden inny, tylko zawsze jest ta Apricorn przydzielona do danego drzewka, czyli w tym przypadku biały. No i dobra, od Kurta możemy też odebrać Pokebole, które zleciliśmy mu wykonać, a w zasadzie tylko jednego, więc mamy Fast Bola. Oczywiście gdybym zostawił więcej Apricornów, to zrobiłby ich nam więcej. No ale dobra, zostawimy na razie ten jeden Apricorn, który mam. I niech nam Pokebola z niego zrobi kolejnego, zawsze to jakiś darmowy bol. No i w sumie jeśli chodzi o te bole, no to tak, mamy tutaj na przykład właśnie Lurbola, którego dostaliśmy wcześniej, on działa lepiej na boksy, zmieniony na wędkę, ogólnie na wodne. Jak i również mamy Fastbola, który jest, tym lepiej działa, im szybszy jest Pokémon, którego próbujemy łapać. Chodzi głównie o statystykę bazową szybkości, czyli po prostu na szybkie Pokémony. Ogólnie jest jeszcze kilka innych ciekawych rodzajów Pokeboli z Apricornu. W zależności jaki kolor przyniesiemy, taki Pokeball dostaniemy. Dobra, natomiast jeżeli chodzi o jeszcze Centrum Pokémon i parę innych rzeczy, to tak, dzisiaj sobie skorzystamy z usług drugiego piętra. Otóż drugie piętro umożliwia nam wymiany, jak i również walki z innymi graczami, jak i również też możliwość połączenia się ze starszymi grami, natomiast na to jeszcze trzeba troszeczkę poczekać. Ale tak, zaczniemy od depozytu kilku Pokémonów do boksów i tak, odeślę sobie Venonata, odeślę też sobie Slowpoke'a może, a Parasa zostawię jako Pokémona do wymiany, ponieważ jednego Pokémona będę chciał sobie dodać do drużyny, który będzie pochodził z innej gry. Dlatego też i skorzystamy teraz z opcji wymian. A żeby się wymieniać, to teraz nie pamiętam, które było okienko, ale chyba było to. Tak, Trade Cable Center. Możemy się tutaj wymieniać Pokémonami z drugą grą bez większego problemu, myślę. Tak, z przyjacielem. Więc czy chcemy się powymieniać? Tak. A, please wait. To jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać, bo dopiero co odpalam drugą konsolkę. Pytanie, jak długo mogę poczekać? No właśnie, your friend isn't ready. Bo dokładnie isn't ready. Dobra, no właśnie. Jeszcze, żeby kartridż mi dobrze z Goldem chodził, bo dzisiaj będziemy się wymieniać z wersją Pokémon Gold. No, a te kartridże już wiekowe są i nie zawsze chcą funkcjonować tak super dobrze. Także miejmy nadzieję, że tym razem odpali. Dobra, gra się uruchomiła. Jo, dobra, żyje. Dawno nie używane. No to odpalamy. Welcome to the cable. You may trade with your friend here. Would you like to trade? Yes, please wait. Before opening link, you must save your game. Czyli musimy zapisać. OK. Jest safe. No wiadomo, że jest safe. Don't turn off the power, ani myślę. Dobra. Saved game. Please wait. I wchodzimy. Dobrze jest. Działa. Dobra, teraz tak. Troszeczkę to się różni niż w poprzedniej grze. Znaczy, różni się tym, że możemy wyjść. W poprzedniej generacji musieliśmy resetować grę, natomiast tutaj możemy wyjść z tego pokoju wymian, co jest nowością. No i Pokémon Crystal trochę różni się interfejsem od wersji Gold Silver, bo mamy właśnie tutaj taki niebieski, natomiast w wersji Gold Silver był on zbliżony bardziej do tej klasycznej wersji. No i też jeżeli chodzi o różnicę, to jeszcze możemy podejrzeć też statystyki poksów w drugim, na drugiej grze. No i tutaj widać, że się troszeczkę posiłkowałem jeszcze poksami z innych gier. Tu mamy akurat na przykład coś z Pokémon Red. Mamy też Horsiego, mamy też jakieś Weezingi i mamy Jajko. I właśnie Jajko mnie interesuje. Dlatego mam nadzieję, że będę je wymienić. Zobaczymy. Trade. Dobra, jest waiting. Powinno przejść. Dobra. Teraz tak. Paras chce trade. I chwila prawdy. Trade egg for Paras. Trade. Idzie. Dobra, więc zgarniemy jajco. A co się z tego jajka wykluje? To
Jeszcze się troszkę zejdzie, nim ono się wykluje. Ale dobra. Być może będzie to coś ciekawego. Dobra, w każdym razie para leci na mojego Golda. Jedno z predefiniowanych imion, czyli Taylor. Dobra, a do mnie leci jajko. Co ciekawe, jajko nie ma przydzielonego też OT, bo jajko później wykluwając się przejmuje OT trenera, u którego się wykluje. Co jest na plus. Tak więc mamy IT number też ze znakami zapytania. Dobra, dobrze, opiekuj się jajkiem, spoko. Dobra, trade completed. Ogólnie też mam tutaj jeszcze na dole taką opcję jak właśnie, że, może symbol, że jest wymiana kablowa, bo ktoś mógłby się zastanawiać, a jaka mogłaby być inna. Owszem, mogłaby być inna, gdyż Pokémon Crystal były pierwszą grą tak naprawdę Pokémon, które obsługiwały wymiany przez internet. Z tym, że niestety nie były to wersje, znaczy może inaczej, były to wersje wyłącznie japońskie. I wymagały nie lada akcesoriów do tego, które umożliwiały podłączenie konsoli do telefonu. No i ogólnie to było mega skomplikowane i złożone. Ale niestety my dostaliśmy wersje okrojone oto. Dobra, bądź co bądź mamy jajko właśnie, które trochę się zejdzie, z nim się wykluje. Myślę, że podczas naszej przygody lub pomiędzy odcinkami jakoś to będzie. Natomiast tak, nie przeciągawszy dłużej, idziemy dalej. Ruszajmy teraz w kierunku kolejnego miejsca, jakim jest właśnie Ilex Forest, gdyż teraz mając technikę Cut... A, no właśnie, a przecież ja drugie chyba odznaki nie mam. Nie tu. Właśnie, mając technikę Cut, której nie mogę użyć. Nie mogę przejść też i dalej, dlatego muszę jeszcze pójść na stadion. Zapomniałem o tak istotnym elemencie. No dobra, a mając spirała, myślę, że ten stadion to będzie czysta formalność, gdyż stadion tutaj, który odblokowuje się po przejściu no powiedzmy tego questa Simon Rocket, mamy właśnie stadion, którego liderem jest Baxi, który jest niczym chodzący po, znaczy chodzący encyklopedią Pokémonów robaczych. Dokładnie. Tak więc udajemy się na ten rzecz stadion. Tak więc właśnie, co my tu ciekawego mamy? Yo, trenerze! Baxi jest młody, ale jest... ale posiada nie lada wiedzę na temat Pokémonów robaczych. Tak więc będzie ciężko go przejść bez mojej podpowiedzi. Zobaczmy, Pokémony robacze nie lubią ognia. Typ latający też będzie super efektywny. No właśnie, ja takiego poksa mam. Dobra, i w sumie mamy nowy rodzaj trenerek. Mei, chcesz zmierzyć, zobaczyć lidera? Najpierw musisz pokonać nas. No właśnie, mam tutaj taką podwójną trenerkę. A raczej duo, bliźniaczki Emi i Mei chcą nam się bić. Co ciekawe, każda z nich ma też osobne teksty. I najpierw Ledyba. Ledyba jest boksem robacza latającym, którego można złapać o porannej porze, jeszcze przed miastem Violet. Czy ogólnie w jego okolicy. Dobra, w każdym razie pokonaliśmy Ledybę. Świetnie. Dobra, kolejny boksem trenerek będzie Spinarak. Ogólnie to swego czasu były ekskluzywy właśnie dla Spinarak do wersji Gold, Ledyba dla wersji Silver. Tak było. Natomiast, no, w tej wersji może złapać je oba. Co w przypadku Spinarakaśmy uczynili. Dobra, i to by było na tyle. Ouu. Podwójne, może dobro, czy coś takiego. Dobra, kolejny trener. Pokémony Barkę są super i silne. No, z tym drugim bym się zwłaszcza nie zgodził. Udowodnię ci to. No dobra. Zobaczymy, czy nam ten udowodni, że jego robaki są silne. Tak więc złapać robali Al, chce nam się ubić i pasować walki Caterpie. Dobra, pełna moc. Let's Spiro, to jeszcze 12 poziom. Ogólnie Caterpie, tak samo jak i Weedle, wolą bardzo szybko, na 7 poziomie w swoje pośrednie formy, a na 10 już w ostatnie, więc dawno mógł to być Butterfree. Dobra, 18 poziom dla Spiroła, spoczko. I kolejny Pokémonem trenera będzie Weedle. Zostajmy. Dobra, to pek z mojej strony. Jest pokonany. Dobra, no to wygrywamy w zasadzie drugą walkę tego stadionu. Dobra, udowodnijmy, że ty też jesteś silny. I bardzo dobrze, ale to nie skończy trenerów tutaj, bo jeszcze powinno być dwóch co najmniej. O, i ten będzie mocny. Ty uratowałeś wszystkie slowpoki? Musisz być mocny.
Ale moje wyrośnięte Pokémony też są mocne. No, właśnie tutaj. Ten teren jest o tyle ciekawy, że on ma pełną linię ewolucyjną właśnie Weedla. Chociaż nie. Dobra, może nie. A, ten ma Parasa. To kolejny będzie miał pełną linię ewolucyjną Weedla. Dobra, ale już poziom 13, tak więc idą levele w górę, chociaż troszkę. Dobra, akurat Bailiff to nie jest tutaj najlepszym poksem na ten stadion, ale myślę, że też tutaj coś podziała. Dobra, mkniemy jak burza. Dobra, w sumie to tak, zmienię faktycznie pokasana Bailiffa, bo już później za bardzo nie będę miał możliwości się nim pobić. Dobra, i tu jest ostatni teren, on powinien mieć tą ewolucyjną linię Weedla. Pokémon zobaczę, że wcześniej ewoluują, także szybko można zdobyć silniejszego i szybszego poksa. I to jest fakt. O, z faktami się nie dyskutuje. Podobno. Benny chce mi się bić do walki Weedla. No właśnie, pierwotna forma, siódmy poziom, który też już mógł być Kakuną, ale nie jest. Dobra, Kat z mojej strony, nasza nowa technika. Kat zawsze jest lepszy niż Tackle, bo jest o zatem chyba 15 punktów siły silniejszy. Czyli niewiele, ale zawsze coś. Dobra, kolejny poksem będzie Kakuna. O, jest bardzo blisko poziomu. Dobra, to jeszcze raz Kat. Przetnijmy się przez jego drużynę. Harden. No niestety tym wzmocni swoją defensywę, przez co mój kat kolejny może być już niewystarczający. Ale jednak starczył. Dobra, 136 punktów exp. No i ostatnim i zarazem trzecim Pokémonem Terra będzie właśnie Beedrill, czyli ostatnia forma Weedla. To do walki wyślemy Spiroła. Tak, pięknie tutaj na animacji macha skrzydełkami. Leć się, Spiroł. No i Weedl, ten Beedrill to już nie przelewki, ten poks może naprawdę nawet trochę dokopać, gdyby przeżył mój atak. Chociaż X by dał dobra. Dobra, będę pokonany. Ewolucja sama nie wystarczy. No właśnie, musi być to dobry trening. Dobra, mkniemy jak burza przez ten stadion. No i jestem Boxy. Nigdy nie przegrywam, jeżeli chodzi o robacze Pokémony. Moje badania, które prowadzę, sprawiły, że jestem autorytetem, jeśli chodzi o robactwo. Pozwól, że zademonstruję ci to, czego się nauczyłem podczas swych badań. Dobra, więc Boxy, lecimy. Lecimy. Pierwszy jego boksem jest Metapod. Dobra, no to lecimy kod z mojej strony, który zabiera temu Metapodowi jako cios krytyczny naprawdę dużo HP. Dobra, ten Harden. W zasadzie to Razor Leaf akurat na Metapodzie jeszcze nie jest najgorszym wyborem, z tego względu, że no i tak będzie nieefektywny, ale gdyby to był na przykład Kakuna, to byłby jeszcze bardziej nieefektywny, bo jest podwójnie odporny na ataki trawiaste. Dobra, i kolejnym poksem jest właśnie Kakuna. Do walki z Kakuną spróbuję użyć jednak Spiroła, z tego względu, że no tak jak wspomniałem, Bailiff jeszcze bardziej średnio się nadaje niż na Metapoda. No to z mojej strony leci Peck, który zdjął prawie że wszystko, a ten Harden. No na tym poziomie wiele za bardzo by nie potrafił, chociaż akurat w przypadku poksów na dziko spotkanych Kakuna i Metapod znają wyłącznie Harden, natomiast w przypadku Baxiego znają jeszcze ataki z poprzednich ewolucji, czyli właśnie Poison Sting bądź Tackle w zależności od poksa i Sting Shot. No i ostatnim Pokémonem jest jego najpotężniejszy Scyther. I to jest taki dosyć propox, bo raz, że jest szybszy nawet niż Spiroł. Dwa, ma konkretny atak, jest robaczo latający. Natomiast jeżeli nie miałem na myśli, mówiąc konkretny atak, tego konkretnego ruchu, którym jest Fury Cutter, jest to atak robaczy, który używany sukcesywnie z tury na turę staje się mocniejszy. No ale cóż, Spiroł okazał się być lepszy. Ileż exp! Dobra, wykryliśmy z Baxim i to tak szybko. Wow, niesamowite, jesteś ekspertem, jeśli chodzi o Pokémony. Moje badania jeszcze nie są kompletne. Okej, wygrałeś. Przyjmij odznakę. Dobra, 1600. Coś tam do mamy poszło. I otrzymaliśmy Hive Badge. Odznaką żuka? Chrząszcza? Nie wiem. W każdym razie mając tą odznakę. Jakie są jej benefity? Więc jeśli masz Pokémona, to będzie ci posłużny do poziomu 30. Nawet jeżeli jest z wymiany. No bo w sumie, jeżeli by nie był, to i tak byłby posłuszny.
No i też Pokémony znające technikę kart będą w stanie je używać poza walką. No właśnie. I również możesz jeszcze wziąć to. Dostaliśmy temat numer 49. W ogóle temów jest 50, więc jest to przedostatni. Ten zawiera z kolei Fury Cutter. Jeśli nie spudujesz, to atak staje się silniejszy z każdą turą. Im dłużej go używasz, im dłużej trwa walka, tym silniejszy się staje. Czyż nie jest on wspaniały? Sam go wymyśliłem. Albo odkryłem. No jest to ciekawa technika, jeden z niewielu de facto ataków robaczych, jakie są w tej grze. Ale czy jest to dobre, to nie powiedziałbym. Tym bardziej, że on też nie ma 100% cenności, jak dobrze pamiętam. No dobra, moje poksy już tutaj mają poziomy 19 w zasadzie, czyli takie poziomy wręcz optymalne na te warunki. No i niestety to jajko, które będzie się kluło dosyć długo. No trudno, przejdźmy przez las Ilex. Ten las też nam się troszkę pociągnie i właśnie mając teraz drugą odznakę będziemy mogli wykorzystać technikę kat poza walką. No i sukcesywnie zdobywając kolejne HM-y też będziemy mogli korzystać z różnych HM-ów właśnie poza walką. W sumie zdobyłem wcześniej też Flasha, którego też nie pokazałem jak działa poza walką. Bo chyba nie wiem Pokemona, który mógłby go użyć. No dobra, idziemy. W zasadzie nie ma większego sensu, żeby bić się tutaj z tymi poksami. Hutut. No właśnie, Hutkuta też już mamy. W zasadzie mam chyba wszystko, co w tym lesie było do złapania. Przynajmniej na razie. Bo de facto, coś ciekawego tutaj jeszcze później może być. Ogólnie, jeżeli chcemy użyć techniki kat bądź jakiegokolwiek innego HM-a, to albo możemy, tak jak w starszych grach, użyć go z poziomem mini, lub ewentualnie możemy też wejść w interakcję z daną przeszkodą, w tym przypadku drzewkiem, i może być ono ścięte, więc możemy użyć techniki kat, Bailiff nam ścina drzewko i możemy iść. No i tu mamy taką jakby Redfall Shrine, czyli taki ołtarzyk, coś takiego. W Japonii są takie rzeczy modne. Jest on tutaj, by uhonorować ochrońcę lasu. Kim był ten obrońca lasu? Cóż to było? Tego nie wiemy, ale w pewnym momencie gry może się dowiemy. Tak więc Last Ilex, znaczy drzewa lasu Ilex rosną tak gęsto, że nie widać przez nie nieba. Musimy być ostrożni, bo czasami mogą się ukryć gdzieś, nie gdzieś ukryte przedmioty. Mniej lub bardziej ukryte. Tu na przykład mam X-Attack, który może podkręcić atak na czas walki. Natomiast bardziej tu pewnie chodziło o te bardziej ukryte przedmioty, których nie widać gołym okiem. Dobra, Venonat, kolejna sztuka. Leć Bailiff i uciek Bailiff. Dobra. Tu nic nie ma. Pamiętam, że gdzieś tu były w takich właśnie zakamarkach, zaułkach takie ukryte przedmioty, ale niestety nie pamiętam, gdzie były one wszystkie, tak więc wszystkich nie zbierzemy. Dobra, Paras już udało mi się złapać i w sumie go pozbyć, także nie interesuje mnie to. Dobra, mamy tutaj jeszcze Antidote, czyli antidotum, które może wyleczyć poksa z zatrucia. Dobra, idziemy dalej. No i tak, tutaj w sumie jest dosyć ciekawa osóbka, która coś ciekawego też nam da. Tylko najgorsze jest to, że mam pewien dylemat, jak z tego czegoś skorzystać, ponieważ dostanę tylko jedną sztukę. Ale nie wiem, czy nie będę przypadkiem tego czegoś jeszcze dokupić. Dobra, nie wiem po co rozwalam tego Venonata, ale już skoro go rozwalam, to go rozwalam. Dobra, i tak, jeśli chodzi o ukryte przedmioty, to chyba tu coś gdzieś było. Albo i nie. Dobra, nieważne. Co ja tutaj robię? No cóż, trząsą drzewkami, używając uderzenia głową. To świetna zabawa, spróbuj. I dostaliśmy TMA 02. Możesz używając tej techniki potrząsać drzewkami, czasami może wypaść z nich śpiący Pokémon. Dokładnie, dobra, i mamy telefon Backcatchera Wade'a. To ja, Wade, obudziłem cię, znalazłem kilka rodzajów jagód, więc chętnie się z tobą podzielę, będę czekał na 31. Szkoda, że nie skorzystamy, bo zanim ja tam dojdę, to już będzie po ptokach. Dobra, natomiast tak, właśnie dostaliśmy nowego TM-a, którego mógłbym wykorzystać, ale to chyba nie tym razem się obawiam, bo fakt, Bailiff może poznać Headbutt, ale już tak rad. Nie chcę mu dać kolejnego normalnego ataku, którego później tak bym go oduczył. Dobra, Adish.
No to w kolejnym odcinku wam pokażę, jak technika cięcia działa. Natomiast na razie jeszcze idziemy dalej. Idąc dalej, tu możemy znaleźć coś. Mamy eter. I kolejnego dzikiego poksa. Raczej nic nowego tutaj nie uratrzymy, chociaż jest Psyduck. O proszę. A nie, Psyduck już jest złapany. Kiedy? Nieważne. Nie trafiłem. Być może w poprzednim odcinku, albo w którymś z poprzednich. Czy w którymś z poprzednich, to na pewno. Dobra, Psyduck pokonany, 80 punktów EXP. No tak, w wersji Krystal tu występuje, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby występował tu w innych wersjach. Co się tak do mnie zakradasz? Wystarczy, że Pokémony. Być może ten tele też korzysta z techniki Headbutt, żeby wycząsać drzewka? Ciekawe. Dobra, łapacz rybaków. Wayne chce mi się bić. Nie Wayne. Czy nie, to był Wade. Dobra, Ledybę wysyła w punkt co bądź, leć Bayleaf i cut. Na ten moment gry cut jeszcze wcale nie jest takim złym atakiem, ale później będzie dosyć cienki. Dobra, kolejny poksem będzie Proc. No to jak Proc, no to cut jeszcze raz. Skubany przetrwał. Dobrze, że użyła Scratch, a nie jakichś pyłków, bo mógłby. Dobra, i Proc pokonany. Nawet wcześniej się nie widziałem. A co ty, że tutaj robisz? Pokémon, którego nigdy wcześniej widziałem, wypadł z drzewka, gdy użyłem na nim Headbutt. Powinienem częściej chyba go używać. Co prawda pewne Pokémony poznają ruch też Headbutt. Na przykład taki Pokémon jest Slowpoke. Można ich kilka złapać w razie potrzeby. Dobra, będę nacz. A zaraz. A czy Togepi nie może poznać Headbutt? Chyba może. Togepi ogólnie może sporo technik różnych poznać. Togepi przyda się na coś. Jest! Może poznać Headbutt. I w zasadzie on nie ma żadnych ataków, więc ma to sens. Dobra, teraz tak. Jeżeli chodzi o technikę Headbutt, to z różnego rodzaju drzewek, czy no z różnego rodzaju, z takich oto drzewek, możemy wycząsać poksy używając tej techniki. Oczywiście nie każde drzewko ma efekt. Trzeba używać na określonych. Czyli tak, po prostu Pokémon uderza głową w to drzewo, wywołując wstrząs i dzięki temu może coś z takiego drzewka wypaść. Nie pamiętam tylko, z których coś wypadało. Natomiast to, co wypada z tych drzewek, zależy od miejsca, w którym się znajdujemy. Konkretnie na ścieżki. Poksy te raczej zawsze były na poziomie 10. O, coś wyciągaliśmy. Co to jest? Hot, hot. Dobra, utwór mnie nie interesuje. Ale no cóż, poksy zawsze na coś wyższych poziomach, aniżeli te, które byśmy spotkali tutaj tak po prostu. Dobra, ale to już wiemy, że z tego drzewka możemy coś wyczuchać. No nie zawsze się to udaje, ale może się coś fajnego wyczyńsie. Ogólnie można stąd wyczuchać właśnie hut-huty, spiroły, różnego rodzaju poksy robacze. I są też pewne poksy, które tylko i wyłącznie można zdobyć w ten sposób. Spróbuję szczęścia na jakimś innym drzewku, chociaż EV-kę do specjal ataku przygarnę, bo takową odisz daje. Dobra, wydaje mi się, że to właśnie drzewko było takie dosyć dobre. Zobaczmy. Próbujmy. Coś chce wycząsać. Nic z tego. Dobra, spróbujmy w innym punkcie. No cóż, dzikie poksy tutaj naprawdę nie odpuszczają. Znowu Venonat. Czy Venonat daje specjal atak? Zresztą no w sumie to bez znaczenia dla mnie, bo system EV jest taki sam jak w generacji poprzedniej, czyli możemy do oporu, znaczy bić we wszystkie statystyki maksymalną ilość punktów może tak. Więc można się bić do oporu niezależnie od tego, w co daje jaki Pokémon. Dobra, jest Pankoi! O, to jest nowy Pokémon. Jest to Pokémon czysto robaczy, taki Pokémon szyszkowy, natomiast on ma tendencję do eksplodowania. Tak więc trzeba ostrożnie podchodzić do tego tematu. Spróbuję może go zatruć, może to mi trochę ułatwi jego... O, skubany Protecta używa.
No tak, to w sumie nowy ruch. On chroni w zasadzie Pokemona przed wszystkim. Ma on też priorytet, no bo w sumie większego sensu by nie miał, gdyby nie miał tego priorytetu. No i Protect czasami może zadziałać kilka razy z rzędu, ale zazwyczaj nie działa kilka razy z rzędu. O, żeż ty dziadu! Zdetonował się. Self-Destruct jest to przepotężny wręcz atak, w którym Pox się po prostu detonuje, zabierając przeciwnikowi ogrom HP. Także, no niestety, nie pykło. Ale mamy dobre drzewko. Skoro mogę z niego wyciągać Pinecone, to znaczy, że mogę wyciągać go jeszcze raz. I hut hut. Niestety mój Bayleaf ma się tak dość średnio. Może użyję jakiegoś Potiona. Pewnie mam ich parę, oczywiście. Dobra, i myślę, że kolejnego Self-Destructa powinienem być w stanie przeżyć w razie potrzeby. Togepi, jedziesz! Cząchasz tym drzewkiem. Znowu... Hyt. Dobra. Akcja sowa, nie dziękuję. Szukam szyszki! Albo czegoś innego ciekawego, czego jeszcze nie mam w Pokédexie, bo znaleźć takie rzeczy mogę. I znowu Pinecone. Pytanie, czy ta dziadyga się znowu zdetonuje, czy nie? Dobra, to spróbuję tak. Razzle Leaf. No dobra, teraz chwila prawdy, bo ogólnie na ten moment zna trzy ruchy. Tackle, Protect i Self-Destruct. Co zrobi? Nic. Bayleaf wie, jak mnie zdenerwować. Dobra, spróbujmy szczęścia raz jeszcze. Joyous Pinecone. Taki, który nie zostanie ukatrupiony i sam się nie ukatrupi. Właśnie to jest najgorsze przy tych Pokémonach, które się detonują. A czegoś takiego jak Quick Ball w tej generacji jeszcze nie wymyślili. A nawet jakby wymyślili, to i tak pewnie nie byłoby jeszcze dostępne. Dobra, więc trząchamy dalej drzewkiem. Mamy to szczęście, że w miarę często coś wypada. I niestety tym czymś znowu jest hut-hut, co mnie wcale nie pociesza. Run! Czochamy dalej. Dobra, kolejny Pox. Czy będzie to... Nie będzie to... Pinecone. Szkoda. Mój Pinecone jest też o tyle ciekawy, że ewoluuje w bardzo ciekawy Poxa, jakim jest Fortress, który jest też stalowo robaczy. Jest to jest jeden z nielicznych, bardzo wręcz nielicznych Pokémonów typu stalowego w grze. Który też o dziwo stalowych ataków nie poznaje. Wow! Noctowl na dziko! Noctowl jest zaś wyższą formą Hoothoota. I w sumie wytrząchanie go jest dosyć rzadkie. Ciekawostką też jest to, że akurat Hoothoota i Noctowle nocą można wytrząchać z drzewka śpiące. Dobra, cut. O, optymalnie osłabiony. Żarku Foresight. Foresight umożliwia uderzenie Pokemona ducha takim typu normalnego, co w normalnych warunkach jest niewykonalne. Dobra, spróbuję go złapać Great Ballem, bo w sumie to jest wyższa forma, więc może nie być taki łatwy do złapania. Dobra, jest raz, dwa, trzy i siedzi. Dobra, mamy Noctowla. Kurczę, złapałem sowę. Lepszą sowę, może. Ma on mam wyjątkowo miękkie pióra, które sprawiają, że w locie nie wydaje żadnego dźwięku. Także jest bez problemu w stanie jakby zbliżyć się do ofiary, będąc niezauważonym. Puchacz. Dobra, popróbujmy jeszcze chwilę począchać coś. Może jeszcze coś nowego wyczącham. Choć zależy mi przede wszystkim na Pinecone. Najchętniej ja bym w ogóle rzucił w niego Pokébolem, ale to może nie wypalić. Teraz spróbuję jeszcze raz Razzle Leaf, może nie będzie krytem. I może zabierze mu tak około połowy HP, przez co będzie optymalnie osłabiony. Dobra. I tak! Dobrze jest. Teraz tak, też rzucę Great Balla, bo chcę to złapać. Chociaż mam w sumie Ultra Balla, tam chyba widziałem.
z ruin bodajże, ale może nie będzie konieczne. O-o. O-o. Dobra. Nie mam robota, to jest lurzbol. To trochę średnio. Dobra, próbujmy dalej. Może złap się. Jest raz, dwa, trzy. Siedzi, dobra, mamy pańką. Uch. To jest dziad ciężki do złapania. Jeszcze będzie parę takich Pokemonów. Znaczy w sumie parę, może z jeden, góra dwa. W każdym razie jest to Pokemon szyszkowy. Zwisa on z drzew, podpijając jego soki. No i tam jakby w różne tam zakamarki się wtrynia tychże drzew. I cały się nimi też pokrywa, przez to twardnieje, gdy ma kontakt z powietrzem. Dobra, więc mamy kolejnego Poxa. Dobra, możemy się przyjrzeć dwóm złapanym Poxom. Mianowicie mamy wyższą farbę Hutthuta, jaką jest Noctowl. Noctowl różni się tym od Hutthuta, że jest po prostu, no w sumie z niczym się bardzo nie różni, po prostu jest mocniejszy. Ma lepszy spec defense, lepszy spec atak i speed, choć atak specjalnych za bardzo nie poznaje. Ogólnie ma też z nowych ruchów, które tutaj mamy właśnie na Foresight, o którym wspomniałem, no i Peck na 10 poziomie. No i jeszcze mamy pańkę u Poxa robaczego, czysto robaczego, który no właśnie z nowych ruchów ma właśnie ten self-destruct, którym się może zdetonować, oraz protect, którym może się wybronić przed jakimiś atakami. Pox ogólnie bardzo dobry w defensie i w sumie nie najgorszy w ataku, natomiast speed totalnie leży. Dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy film z serii Pokémon Crystal, to będzie już wszystko, więc mi pozostaje się z wami pożegnać i zaprosić was na kolejny film, w którym to ruszymy dalej na kolejne nowe ścieżki, gdzie przyjdzie nam pewnie się zmierzyć z masą trenerów i przy okazji może złapać parę Pokémonów nowych też. To raczej na pewno. Dobra, w dzisiejszym filmie to wszystko, więc ja się żegnam. Do usłyszenia. Cześć.